W dzisiejszym odcinku udało mi się stworzyć coś, czego nie mogliście się spodziewać, ale przewidział to jeden z was i odgadł, co kryje się za moją ostatnią ankietą. Gratulacje dla kolegi, bo rozgryzł moją niespodziankę na dzisiejszy odcinek. A więc w dzisiejszym odcinku stworzyłem potężnego obrońcę grabieży, który jest nekromantą. Nie było łatwo, tym bardziej powróciła klątwa Seregost, która nie raz pokrzyżowała mi plan w tym odcinku. Oj, będzie trudno, będzie śmiesznie, będą momenty doprowadzające mnie do frustracji, ale finalnie będzie też zaskoczenie. I standardowo, jeżeli jesteś ciekawy, jak mi poszło, zostań do końca odcinka. Zapraszam do oglądania. No dobra, pora przedstawić dzisiejszego bohatera odcinka. Jest nim Nurzko Legenda. Statystyki na start? 2-2-6-4. Przeklęty dowódca grabieży? Będący obrońcą, ale nie byle jakim, bo legendarnym obrońcą. Zapytasz, jak go zdobyłem? Ano, ostatnio troszkę grindowałem sobie golda na odcinki, broniąc własnych fortec i wypadł mi taki unikat. A przy okazji zebrałem niezłą sumkę. I jako, że ma charakterystyczne umaszczenie, wiecie, co będę chciał zrobić z nim w tym odcinku. Ale najpierw muszę zbić go do levela poniżej 30, żeby się udało, bo cecha nekromanty leci poniżej levela 30. No wtedy jest największe prawdopodobieństwo, ale jest z tym różnie. I kiedy już byłem blisko obozowiska Norska, żeby się nim zająć, zatrzymał mnie jeszcze na chwilę pewien głos. Okazało się, że poluje na mnie pajęczy władca bestii. No lepiej być nie mogło. O nie najgorszych statach nawet startowych. Jako, że wuja wie, co lubicie, to już wiecie, czym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Ale najpierw muszę go jeszcze złapać, bo te małe dziadostwa nie pozwalają mi go przejąć. No ale finalnie udało się i kolega już będzie w następnym odcinku. A my wracamy do Norska. Moją zmorą w pojedynku z Norskiem było zatrucie, które od razu wprawiało go we wściekłość. A jako, że mam build, który pozwala mi korzystać z każdego rodzaju elementala, czyli z każdego żywiołu, no to podczas walki mam niezłą loterię, bo ten efekt nakłada się losowo na broń. I nie wiem, w którym momencie wypadnie zatrucie. Sam Norsk mega wytrzymały i jak na dowódcę przystało, co chwilę przyzywa sobie wsparcie. Ale to nie jest ta rzecz, która urzekła mnie w Norsku. Musicie to usłyszeć sami. Tak, nie mogłem trafić lepiej. Koleś brzmi jak nużysko z Choroszczy. Gdyby ktoś nie wiedział, chodzi mi o Konona. Nie wiem, śmiernie! I Norsk raz, że jest szybki, wytrzymały, bije dużo, to jeszcze nam może zaśpiewać. I trzeba mu przyznać, że naprawdę jest wytrzymały i dużo bije, to już na starcie udało mu się raz mnie ubić. Wiedział, że mu nie odpuszczę, dlatego też kolejne pojedynki, które z sobą stoczyliśmy, były z dodatkowym gościem. Ale na wiele się to nie zdało. Pora też na szybki segment glitchowy, bo już na samym starcie znowu zglitchowałby się smok i zachowywał się tak, jakby miał lagi. Sam Norsk nie będzie miał ze mną łatwo. Nie odpuszczę mu ze względu na to, że naprawdę jest unikatowym orkiem i mogę z niego coś fajnego wyciągnąć. Doprowadzę go nawet do takiego stanu, że aż oszaleje. A jego mental spadnie strasznie w dół. Dosłownie, spadnie w dół. Ork szalony, czyli idealny. No cóż mogło pójść nie tak? No może to, że cały czas miał ze sobą kolegę, który spełnił nam co chwilę saperów i przeszkadzał nam trochę w pojedynkach. Na początku też myślałem, że to Norsk nagle zyskał jakąś ukrytą cechę, której po prostu nie ma w spisie, ale okazało się, że zawsze za sobą miał cień. A żeby tego było mało, na dodatek cały czas krążyło nade mną widmo klątwy Seregost. Przyszedł czas na pierwsze levelowanie. Norsko już w sali naczelnika na levelu 13. Statystyki niezmienne, bardzo dobrze. Więc pora ulepszyć go do levela 30. Level 30 i powiem wam szczerze, że nic. Liczyłem na szybkie zdobycie umiejętności nekromanty, ale niestety nie wyszło to tak, jak zakładałem. Na levelu 40 dochodzi nam odporność na ogień. No chociaż coś. Czyli jednak klątwa Seregost nie taka straszna, bo coś tam udaje nam się zyskać. No ale dobra, przyszła pora na level 60. I tutaj kolejna odporność. No to mi się podoba, bo Norsk naprawdę robi się pancerny. Oczywiście nie muszę mówić, że od razu wyrzucam go z armii na levelu 60, co by za dużo za nim nie biegać i lecimy z nim tak, żeby spadł poniżej 20 levela. Na tym etapie nie miał jeszcze odporności na strzały, co pozwoliło mi troszkę przyspieszyć ten etap. No prawie, bo za każdym razem też wpadał w rozwścieczenie i musiałem chwilę poczekać, żeby go przejąć. W międzyczasie też zauważyłem, że podczas zbijania go za pierwszym razem i za drugim nie znika mu cecha przybocznych, co komplikuje troszkę proces levelowania, bo nie będę mógł korzystać z błędu gry, który pozwala mi wykorzystać brak cechy przybocznych, która kosztuje 2 punkty, żeby zastąpić ją innymi punktami. Ale nie poddaje się i Norska szybko wraca do sali naczelnika na levelu 12. I muszę przyznać, że to są jakieś jaja, bo
Na levelu 30 nic, nawet ani jednej odporności. A co kryje się na levelu 60? Tak samo, wielkie nic. Można powiedzieć wręcz XD. Ewidentnie coś jest nie tak z Seregost i klątwa gdzieś tam krąży. Ale się nie łamie i kolejny raz miele mu levele. Choć Norsko to naprawdę oporny uczeń, jego szybkość i wytrzymałość nie osłabła. No właśnie, wytrzymałość w tym momencie jest kluczowa. Ponieważ jeżeli od 13 czy 12 levelu nie chciał nam wylevelować i zdobyć nowych umiejętności, postanowiłem zbić go do levela pierwszego. Bo dzięki swojej wytrzymałości i byciu poniekąd gąbką na obrażenia, ułatwił mi tą sprawę. Jeszcze szybko tylko sprawdzę, czy się popsuł po przejęciu? Nie, bo choć jest szalony, to jest na to taka mikroszansa. No to zabieramy się za kolejne ulepszenie. I znowu level 30. I to są jakieś jaja, dosłownie chłop ulepszony na level 30 w sali naczelnika w Seregost. Do tego szalony zyskuje 3 cechy słabości. Do tego jedną śmiertelną. Trzymajcie mnie, bo... Co tu się stało? Nie wiem. Robię to jak zawsze i stwierdzam, że to ewidentnie musi być coś z Seregost. Te śnieżne szczyty może jakoś na nich wpływają. Bo nigdzie indziej do tej pory nie miałem takiego numeru. Boże, jak ja tego Seregost nienawidzę. Ale plus był taki, że stracił w końcu swoją bandę. Może uda się coś z niego wykrzesać. Bo jak cechy nekromanty nie było, tak nie ma do tej pory. Po ulepszeniu na level 50 już troszkę lepiej. Z dodatkowych cech słabości została tylko jedna. A na dodatek doszła kolejna rzecz, która wprawia go we wściekłość. Jest dobrze, dobrze, nie psuj się stary, trzymaj się. A na levelu 60 piękna zmiana. Powróciła cecha bandy, dodatkowo zyskał przeklęte bomby oraz 5 odporność. Ale jeszcze spróbuję ulepszyć go na maksymalny level, może coś się stanie i niestety, ale nic. I nie powiem, bo na tamten moment zaczęło coś mi tam świtać, że niepokojące jest to, że jeszcze nie zyskał cechy nekromanty, a zaczął zyskiwać cechy negatywne. Nie wiem, czy nie przepalę na nim za dużo golda. No ale czas pokaże, bo zazwyczaj, kiedy ulepszałem takiego orka, ta cecha pojawiała się gdzieś na samym starcie, ale Norsko był inny. No ale nic, nie ma co się poddawać, pora na kolejne levelowanie. I jak nie uda mi się uzyskać jakoś cechy nekromanty, to chociaż spróbuję usunąć tą dodatkową cechę słabości. Ale tak naprawdę, odkąd stał się szalony, brakuje mi jego słodkiego zawodzenia. Dobra, pośmialiśmy się, to teraz na poważnie. Po uzyskaniu większej ilości cech, czuć już, że jest dobry w walce. Szybciej wpada we wściekłość, ta wściekłość też utrzymuje się dłużej, a większa pula odporności robi z niego jeszcze większą gąbkę na obrażenia. Ale w końcu udało się. Doprowadziłem go do momentu, w którym miał level 9. I tutaj kolejna zmiana. Stracił cechy klasowe, ale zyskał kolejną odporność. Ciekawe. Od razu po przyjęciu wrzuciłem go do sali naczelnika i postanowiłem go ulepszyć o 1 level. Co by zobaczyć, te cechy klasowe na pewno wrócą. I świetnie, bo wróciły i udało się. Dodatkowo też już nie posiadał żadnej większej ilości cech negatywnych. Po prostu zostały mu te 3, co miał na starcie. Dobra, ale pora na ostatnie ulepszenie. Kolega ma statystyki 6-4-6-5. Jak uda się zyskać cechę nekromanty, będzie dobrze. Nie obrażę się też za dodatkową odporność. Tym bardziej nadal nie zniknęła mu cecha bandy, co mnie niepokoi, ale może uda się to jakoś obejść. I przyszła pora na level 30 i powiem wam tak. No zaskoczył mnie chłopak, bo stracił jedną odporność. Nienawidzę Seregost. Nie tracąc czasu, od razu wyrzucam go z armii i próbuję jeszcze raz zbić mu levele znowu do 9 albo do niższego niż 10, żeby spróbować odzyskać tą utraconą cechę odporności. Ale okazuje się, że w przypadku Norska hańbienie działa na niego zbawczo, bo zyskał 2 cechy odporności po tym, jak został zhańbiony. Nie, ja po prostu tego nie ogarniam, nie? Co się dzieje w tym forcie, ja tego nie ogarniam. I myślę sobie, może to nie wina orka, a systemu. Może on nie był mi pisany, ale nie poddam się i tak go zdobędę i fajnie, że ma te 7 odporności, ale fajnie jeszcze, żeby zostały. Także szybka walka i witamy się z powrotem z sali naczelnika. I ku mojemu zdziwieniu, on nadal ma 7 punktów odporności. No, sztos! I można powiedzieć, że ta cała sytuacja wyszła na plus. Także nie czekam, od razu level 30, a tam, no kto by się spodziewał, jedna z odporności odchodzi w zapomnienie. Tak samo jak traci 2 dodatki. Naprawdę, to będzie długi odcinek. Ale postanowiłem się nie zniechęcać i ulepszyć go do końca. Zobaczymy, co będzie, to będzie. Najwyżej jeszcze raz go przeleweluję. Ale nie mogłem doczekać się maksymalnego levela i już podejrzałem Norska na levelu 50. Stało się. Dodatkowe cechy wróciły, a tym bardziej w końcu zyskał cechę nekromanty. Tyle walki, tyle męczenia się. Seregost pluło mi w twarz.
ale ja przecierałem twarz i mówiłem, że się nie poddam. W końcu cię mam. I tyle na ciebie wydałem, ale było warto. Bo w końcu mam cechę nekromanty. Więc można uznać, że cel odcinka został spełniony, ale na level 80 nie zyskał już żadnej dodatkowej cechy od levela 50 i prezentował się tak. 6 odporności, szkoda, że nie 7, 3 rzeczy wprawiały go we wściekłość, 6 umiejętności klasowych, tak jak na starcie, i 6 umiejętności dodatkowych, w tym cecha nekromanty, na którą polowaliśmy cały odcinek. I ktoś powie, że mógłbym w tym momencie użyć też glitcha związanego z trzecią cechą heroiczną. Powiem wam szczerze, wolę nie próbować. Przy tym, co się tutaj odwalało podczas tego levelowania, wolę sobie to naprawdę darować, bo jakby on jeszcze miał przez to stracić teraz cechy, to chyba bym sobie palnął w łeb, albo zyskać więcej cech negatywnych. 3 już mi wystarczą. Szkoda, że nie zostały 2, ale 3 też mogą być. No ale dobra, no to przyszła w końcu pora na przetestowanie naszego nekromanty. Także chłopaki do boju. Ej, gdzie wy biegniecie? Co jest z tym fortem nie tak? Chłopaki, fort jest w tamtą stronę. Nie no, ten odcinek to powinien mieć status mema, bez kitu. Tym bardziej Nursk wygląda na bardzo zadowolonego. Jego ewidentnie bawi ten odcinek. A ja nie czekam i od razu go sprawdzam. I nie powiem, zaskoczył mnie, bo już na samym starcie próbował wskrzesić pierwszych nieumarłych. Sam Nursk wpada też od razu w rozścieczenie i staje się gąbką na obrażenie, jakby tego nie robił przez cały odcinek, ale teraz dosłownie stał się gąbką na wszystkie obrażenia i żadne nie robią na nim większego wrażenia. Na dodatek przyzywa co chwilę bandę i wskrzesza drugą bandę nieumarłych, co też fajnie się ze sobą łączy, bo w pewnym momencie mamy niezłą armię nieumarłych wokół siebie. Z frontu paruje większość ciosów swoją wielką tarczą i strzały nawet nie robią na nim wrażenia. Seria uderzeń tarczą w jego wykonaniu nie zadaje dużo obrażeń, ale jest na tyle skuteczna, że wytrąca gracza z równowagi. Ale to dopiero ataki dzidą potrafią siać spustoszenie. Nawet udaje mu się mnie powalić i żeby tego było jeszcze mało, to chłop potrafi się dostosować do powtarzających się sztuczek. I muszę to powiedzieć szczerze, ta armia nieumarłych naprawdę jest kozacka. Ale już kończąc, naprawdę dość długo zbija się Norska, to trzeba mu przyznać, jest naprawdę gąbką na obrażenia. Na dodatek nie unika walki, walczy sam, ale też przyzywa niezłą armię umarłych. Jako naczelnik na pewno przedłuży całe starcie w forcie, ale widzę go bardziej gdzieś na jakimś pojedynczym punkcie, gdzie będzie mógł spamić swoją armią. Podsumowując, całe wyzwanie uważam za udane. Choć gdyby miał tych 7 cech odporności, na pewno byłby fajniejszy. No ale cóż, jest taki, najważniejsze, że jest z grabieży i udało nam się w końcu zrobić z niego nekromantę, bo już w pewnym momencie byłem w stanie go sobie odpuścić. No dobrze, ale jeżeli wy chcielibyście zmierzyć się z Norskiem, znajdziecie go w twierdzy Ciri Tungol. Oczywiście gram na Steamie, więc gracze Steamowi bez problemu mnie znajdą. Gratuluję też koledze, który odgadł tematykę dzisiejszego odcinka. No i cóż, co mogę powiedzieć? Norsko na pewno jest potężnym obrońcą, gąbką na obrażenia, nekromantą i czym tam jeszcze chcecie. No chłop wyszedł idealnie. I też zjadł niemało golda. W tym odcinku to już wszystko. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu kanału. A my słyszymy się już za jakiś czas. No to cześć.